a do studia wchodzi bez herbaty Jerzy Targalski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Życzę ciekawego roku wszystkim. Ten rok zapowiada się rzeczywiście ciekawie, ale z jakiego powodu? Czym ten rok będzie się różnił od roku 2015? Dlatego, że konflikty, które narastały poprzednio, teraz wejdą w fazę pełną, tak to nazwijmy. Mówimy na początku o konfliktach międzynarodowych, czy mówimy o tym, co dzieje się w Polsce? A to nie ma różnicy, dlatego że największym błędem jest rozpatrywanie tego, co się dzieje w jakimś kraju, w tym wypadku w Polsce, w odrywaniu od sytuacji międzynarodowej. Na przykład, jeśli byłby w Polsce jakiś zespół ekspertów czy strategów, bo w Polsce strategią się nikt oczywiście nie zajmuje, to by się zastanowił na przykład, jakie są konsekwencje dla Polski wojny między Iranem a Arabią Saudyjską i jak i czy, a jeśli tak, to jak wykorzystać tę sytuację w naszym interesie. No to spróbujmy w takim razie się nad tym zastanowić. To pytanie właściwie padło. Pytanie o to, czy w tym konflikcie po której stronie opowiedzą się Stany Zjednoczone? Stany Zjednoczone opowiedzą się po stronie Iranu, ponieważ Iran jest dla Stanów Zjednoczonych w tej chwili ważniejszym partnerem niż Arabia Saudyjska ze względu na Chiny. To nie znaczy, że opowiedzą się natychmiast, ale będą musiały, bo jeżeli się nie opowiedzą po stronie Iranu, to znaczy zaprzepaszczą dotychczasowe wyniki polityki dążącej do normalizacji z Iranem po to, żeby wejść do Azji Środkowej, odciąć Chiny. Więc jeżeli są samobójcami, to oczywiście staną po stronie Arabii Saudyjskiej, ale nie sądzę. Ale to z kolei Arabia Saudyjska była tym reżimem, który był najbardziej sprzyjający albo był w takim taktycznym porozumieniu globalnym ze Stanami Zjednoczonymi. No, w taktycznym porozumieniu globalnym, tak to nazwijmy, dlatego że po cichu oczywiście Arabia Saudyjska prowadziła cały czas propagandę antyamerykańską wśród ludności muzułmańskiej. Chodzi o to, że starcie między Iranem a Arabią Saudyjską jest nieuniknione. To nie jest kwestia złej woli. To jest kwestia po prostu interesów. Mamy walkę między szyitami a sunnitami i ludność szyicka zamieszkuje nie tylko po irańskiej stronie Zatoki Perskiej, ale również po tej drugiej, na wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, w Bahrajnie i tak dalej, również w Jemenie i nie ma tutaj jakiejś możliwości porozumienia, tak? To są dwa ruchy religijno, nazwijmy to totalitarne, dla lepszego zrozumienia. Tutaj nie ma jakiejś możliwości współżycia. No, albo jedni wymordują drugich, albo drudzy tych pierwszych. Czyli to nie będzie zimna wojna, to po prostu będzie wojna. Tak, myślę, że tak. Jest tylko kwestia, kiedy w tę fazę wejdziemy. To jest, wchodzimy w nią od nowego roku, od momentu, kiedy wykonano wyroki śmierci w Arabii Saudyjskiej, kiedy pojawiły się protesty w Iranie, wejście do ambasady Arabii Saudyjskiej, zerwanie stosunków dyplomatycznych, to są wszystko ten. Ale i co ma z tym wspólnego Polska? Jakie to ma znaczenie dla Polski? Jeśli to ma bardzo duże znaczenie, dlatego że w tej chwili Niemcy wypowiedziały Polsce wojnę. I w naszym interesie jest, żeby Europa była zajęta na innym obszarze, a nie miała czasu na zajmowanie się Polską. Tak to ujmijmy. Więc należałoby się zastanowić, jakie skutki ten konflikt irańsko-saudyjski będzie miał dla Europy i czy Europa będzie, w jakim stopniu będzie wciągnięta, bo musi być wciągnięta, bo żyjemy w świecie globalnym. To nie są to wyspy Nauru, tylko to są bardzo dwaj poważni gracze, Iran i Arabia Saudyjska, ze względu na wydobycie ropy, możliwości finansowe, wojskowe, zaangażowanie na Bliskim Wschodzie i tak dalej, stosunki z Rosją. Przecież tutaj Iran był zawsze sojusznikiem Rosji, a teraz jawi się, tak rysuje się możliwość odwrócenia sojuszy.
czyli że to raczej Arabia Saudyjska będzie w kierunku Rosji sterowała, ale też tego nie wiemy. No, tutaj jest wiele możliwości, natomiast z naszego punktu widzenia jest ważne, żeby Niemcy zajęły się czymś innym, a nie Polską. Tak? Mamy stan wojny, wojny wypowiedziane przez Niemcy, które są zagrożone utratą Polski i jego protektoratu. A Niemcy, to jest też znów kwestia złego charakteru czy czegoś w tym rodzaju. No Niemcy opierają swoją gospodarkę, czyli stabilizację wewnętrzną, dobrobyt na eksporcie, czyli na tym, że kolejne kraje będą kupowały towary niemieckie, rezygnując z produkcji towarów własnych. Wszystkie towary niemieckie. I w związku z tym stan protektoratu w państwach odbiorcach produktów niemieckich jest dla Niemców kwestią życia lub śmierci, tak? No bo jeżeli nie będzie protektoratów, nie będzie Mittel Europy, tak? No to w takim razie to uderzy w przemysł niemiecki, czyli w interesy społeczeństwa niemieckiego. No to należy walczyć o to, żeby żaden z tych protektoratów się spod kuratel niemieckiej nie wydostał. Czyli to zdjęcie, ten fotomontaż, który jest na pierwszej stronie Gazety Polskiej, codziennie Niemcy znów atakują Polskę. Taki graniczny szlaban Polski jest tutaj i pani kanclerz, i szef Parlamentu Europejskiego, którzy ten szlaban wyłamują. Ale chwileczkę, ale tam nie ma tej naszej targowicy, która służy do wyłamywania szlabanu, tak? Różnica polega na tym, że kiedyś targowica zwracała się tylko do carycy, a teraz targowica zwraca się do wszystkich, na wszystkie strony. Więc tutaj ten fotomontaż nie jest prawdziwy, bo zapomniano o czynniku bardzo ważnym. Niemcy nie mogłyby się wtrącać do spraw polskich, nie mogłyby prowadzić wojny przeciwko Polsce, jeżeli nie miałyby tu wykonawców. Czyli ten konflikt między to, co dzieje się w Polsce, właśnie pan czyta i odpowiada na pytanie, dlaczego to się dzieje w kontekście europejskim i w kontekście międzynarodowym. Oczywiście, dlatego że jedna sprawa to jest walka z tutejszą oligarchią i tymi grupami uprzywilejowanymi Uzbekistanu, które się uformowały po 1989 roku, a druga sprawa to są ich protektorzy, tak? Te grupy nie byłyby tak silne i nie mogłyby prowadzić wojny przeciwko narodowi, państwu polskiemu, gdyby za nimi nie stały interesy zewnętrzne, tak? Więc to jest walka na dwóch poziomach, o interes tych grup i o interes sił zewnętrznych i sojusz między nimi. Tylko trzeba też wiedzieć, kto tu jest na posyłki u kogo, prawda? Czy Prawo i Sprawiedliwość, pana zdaniem, jest skuteczna w tej walce? No, na razie dość skuteczna, ale ja jako, że tak powiem, jastrząb z natury, to nie jestem w pełni zadowolony. Z czego? Po prostu uważam, że trzeba przejść do wojny informacyjnej przeciwko Niemcom. Powstaje Instytut Zachodni, wprawdzie nie po to, żeby wojnę informacyjną z Niemcami prowadzić, ale żeby wiedzieć, co na terenie Niemiec się dzieje, a co to znaczy wojna informacyjna przeciw Niemcom. To znaczy, że jeżeli Niemcy uderzają w Polskę, to trzeba uderzyć w Niemcy i to na dwóch poziomach. Na poziomie gospodarczym, czyli w interesy niemieckie, żeby zrozumieli, że jeżeli będą przeciwko Polsce walczyli, to stracą więcej niż gdyby poszli na kompromis, a na poziomie informacyjnym trzeba przypomnieć, no przede wszystkim objąć trzeba kuratelą Niemcy, ponieważ Niemcy w tej chwili stanowią zagrożenie dla Europy. Polityka kanclerz Merkel stanowi zagrożenie dla Europy, mam na myśli sprowadzanie muzułmanów, tak? To raz. Dwa, wojna informacyjna polega na tym, że zwracamy się z różnorodnym przekazem w zależności od, że tak powiem, grupy docelowej, tak? I trzeba przypomnieć, że tak naprawdę to właśnie Niemcy stanowią siedlisko zagrożenia faszyzmem i rasizmem, bo to w Niemczech podpala się obozy dla uchodźców, tak? Dlaczego tego nie wywlec, nie zacząć wystosować interpelacji w tej sprawie i tak dalej? Po prostu nie wolno milczeć. Polacy, nie wiem, jakiś naprawdę
niby się trochę obudzili, a w dalszym ciągu mają ten kompleks niewolnika. Bez przerwy miauczą, tłumaczą się, proszą i tak dalej. Co to jest? Człowiek wolny się nie tłumaczy. Tłumaczą się winni i miauczą. Znów nas zaatakowali, jacy jesteśmy biedni. Trzeba ripostować. I przejść do ataku. Oczywiście. A człowiek wolny walczy o swoje interesy. Nie pyta się, jak straszni są, dlaczego jesteście tacy straszni, dlaczego znów nas oszukaliście, dlaczego znów żeście zmanipulowali i tak dalej. No przecież to jest wojna. To czego mamy się spodziewać po naszym przeciwniku, którego interesy ograniczamy, ponieważ nie chcemy być eksploatowani. Że co, że nie będzie manipulował, że będzie stosował uczciwe metody, albo że co, że będzie dyskutował. No to jest wszystko naprawdę naiwne i pokazuje absolutne nieprzygotowanie psychologiczne Polaków do walki o własne interesy. A na zakończenie, co się dzieje ze Stowarzyszeniem Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy? Polska między 20 grudniem a 6 stycznia zamiera. Ale stowarzyszenie działa i przygotowujemy się do dyskusji na temat tego, jak media powinny być zorganizowane. 16 stycznia na Jasnej Górze na ten temat będziemy dyskutowali. No, zresztą również z panem, więc tutaj tak naprawdę są dwie możliwości. No, albo dzielimy te media, jeżeli uznajemy, że świat polityki powinien mieć na nie wpływ, co nie jest dobre, znaczy wpływ świata polityki na media uważam, że to jest rzecz zła, no ale z drugiej strony oddanie mediów korporacjom zawodowym, czyli w tym wypadku dziennikarskim, to się tak samo skończy jak oddanie sądów korporacji prawniczej, co doprowadziło do tego, że Polska jest wzorcowym krajem bezprawia, gdzie sądy stoją na straży i interesu rozmaitych układów mafijno-gangsterskich i przede wszystkim służą władzy do prześladowania obywateli. I może znajdziemy wspólnie rozwiązanie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Jerzy Targalski był gościem poranka wnet.